Witam serdecznie, Tomasz Sakiewicz, Polityczna Kawa, wydanie specjalne, które trwa już 38 dzień od 6 rano, kiedy rozpoczęliśmy je. Cały czas mówimy o tym, co dzieje się w Ukrainie, co dzieje się wokół tej wojny, co dzieje się w Polsce w związku z tą wojną. Wszelkie reperkusje gospodarcze, światowe, polityczne, no ale przede wszystkim militarne i humanitarne, bo te dzisiaj najbardziej budzą zainteresowanie, ożywiają emocje. Staramy się być z państwem, staramy się być na pierwszej linii frontu, staramy się być wszędzie tam, gdzie dotyka uwaga opinii światowej, polskiej, gdzie powinniśmy być. Państwo nas za to nagrodzili wielokrotnie za swoją oglądalność Telewizji Republika. W marcu oglądało nas prawie 4 miliony ludzi, a codziennie oglądała prawie 500 000 włącza Telewizję Republika. To jest efekt właśnie tego, że staliśmy się aktualni, że jesteśmy z państwem, że odpowiadamy na to, czego państwo od nas sobie życzą, a życzą sobie państwo, żeby relacjonować wszystkie najnowsze doniesienia z frontu wojny rosyjsko-ukraińskiego i opisywać tą wojnę taką, jaka ona jest, napaść rosyjską na Ukrainę. Jest już z nami Michał Krześniewski, nasz korespondent w Kijowie. Witam serdecznie. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Widzę za tobą widok taki niemiejski. Czy jesteś gdzieś poza Kijowem? Tak, my jesteśmy przed północno-zachodnią bramą do Kijowa, czyli przed miejscowością Irpień. Prawdę mówiąc, mieliśmy być kilometr dalej, czyli przy tym słynnym moście na rzece Irpień, który został wysadzony na początku wojny przez Ukraińców po to, żeby dalej się nie posuwali Rosjanie. Także tutaj za mną jest Irpień, ta północno-zachodnia brama do Kijowa. Irpień został wyzwolony w poniedziałek. Następnie poszła duża ukraińska kontrofensywa i wyzwolano kolejne miejscowości wokół Kijowa, zarówno na lewym, jak i na prawym brzegu. Natomiast taki kluczowy moment był w piątek, ponieważ w piątek wyzwolono miejscowości takie jak Bucza, Hostomel, Borodzianka, Iwanków, czyli te miejsca, w których byli Rosjanie, które okupowali Rosjanie. Na tę chwilę cały obwód kijowski został wyzwolony. Już w obwodzie kijowskim w ogóle nie ma Rosjan. Są jeszcze w niektórych miejscach obwodu Czernichowskiego, ale to z tego powodu, że te jednostki w obwodzie Czernichowskim po prostu zabezpieczają wycofanie się Rosjan na Białoruś, a także do obwodu kurskiego w Rosji. W tej chwili już tutaj nie ma Rosjan, natomiast jeszcze kilka dni temu około kilku tysięcy rosyjskich żołnierzy było chociażby w miejscowości Bucza. Bucza jest dosłownie z drugiej strony Irpienia, także jesteśmy około 5 kilometrów od Buczy i z Buczy do nas tragiczne informacje dochodzą. To znaczy mer tego miasta poinformował, że około 300 cywilów zostało zabitych w trakcie okupacji rosyjskiej, że znaleziono tam masowy grób, że także no mieliśmy dzisiaj zdjęcia, okazję oglądać w internecie, ponieważ jeden z fotoreporterów tam się dostał do Buczy. Te zdjęcia są przerażające, to znaczy są ludzie na ulicach Buczy, którzy leżą z zawiązanymi rękoma, z zasłoniętymi oczami, no i zostali zabici strzałem w tył głowy. To jest widok w tej chwili Buczy. My niestety nie możemy wjechać ani do Buczy, ani do Hostomela, ani do Borodzianki, ponieważ została taka specjalna godzina policyjna wprowadzona właśnie w tych miejscowościach obwodu kijowskiego, które ostatnio zostały wyzwolone. I ta godzina policyjna będzie obowiązywać do wtorku, do 6 rano. Także nie możemy do wtorku wjechać. Byliśmy wczoraj w Irpieniu, jakoś nam się udało tutaj przedrzeć, natomiast dzisiaj nas już nie przepuszczono. Mieliśmy być właśnie przy tym moście, który wczoraj obserwowaliśmy. Także Rosjan nie ma w obwodzie kijowskim, zostali wygnani. I to, co możemy teraz powiedzieć taką stuprocentową pewnością, to, że Ukraińcy mają za sobą pierwsze duże zwycięstwo w tej wojnie i tym zwycięstwem jest bitwa o Kijów. Ale są sprzeczne narracje w tej sprawie. Rosja twierdzi, że wycofała, żeby przegrupować siły, skoncentrować się na południowym wschodzie. Ukraińcy przyznają, że Rosja rzeczywiście, widząc niemożność zdobycia Kijowa, wycofuje te siły, ale jednak, że one zostały po prostu pobite, że to nie jest tak, że oni pokojowo sobie opuścili te miejscowości, tylko dostali potężnego ataku, w którym stracili mnóstwo ludzi, sprzętu. No i
mimo w zorganizowany sposób, ale jednak chyba nie do końca, nawet w pewnym bezładzie uciekają, ścieląc trupem pola, a często w przebraniach cywilnych, bo się boją, że ich Ukraińcy dopadną w mundurach rosyjskich i się z nimi rozprawią. Jak to wygląda naprawdę? Zależy gdzie, to znaczy Irpień na przykład był rzeczywiście wyzwolony w walkach. Mniej więcej 30% Irpienia było przez dłuższy czas tej wojny kontrolowane przez Rosjan, natomiast Ukraińcy ich wygnali. W tej chwili no, nie można tam wjechać, ponieważ trwa rozminowywanie tego terenu, tych terenów, które wcześniej były okupowane przez Rosjan. Rosjanie zastawili wiele min, tylko wczoraj kilkaset różnych niewybuchów, różnych ładunków wybuchowych, różnych min zostało z Irpienia oczyszczone przez odpowiednie służby, przez saperów. Także Irpień został odbity w walkach. Natomiast Bucza nie. Bucza, no, Ukraińcy weszli do Buczy mniej więcej dwa dni potem, jak opuścili ją Rosjanie. Jeżeli chodzi o tę drugą stronę, czyli o tę drugą bramę do Kijowa, miejscowość Browary i to wszystko, co wokół Browarów się działo, to są miejscowości w regionie browarskim takie jak Łukianiwka, które zostały rzeczywiście wyzwolone w ciężkich walkach, ale inne miejscowości zostały przez Rosjan opuszczone, na przykład Wełyka Dymerka czy Nowa Basań. Tam po prostu Rosjanie byli i się stamtąd, no mówiąc kolokwialnie, zwinęli. Natomiast można powiedzieć, że trwał pościg ukraiński za tymi wycofującymi się rosyjskimi wojskami. W ramach tego pościgu udało się rzeczywiście przejąć trochę jednostek sprzętu wojskowego, no i niektórych rosyjskich żołnierzy wyeliminować. Ale chyba możemy jednak powiedzieć, że ten rosyjski odwrót był skuteczny, że większość jednostek sprzętu wojskowego, około 1000 zostało wycofanych i większość rosyjskich żołnierzy się po prostu dosyć bezpiecznie skierowała na Białoruś i do Rosji. A w jakim stanie są te oddziały rosyjskie? Czy one się nadają rzeczywiście do dalszej walki? Bo mam wrażenie, że po takim miesięcznym boju, której dostawały lanie, wielu rannych, większość oddziałów przetrzebionych, niedożywieni, wychłodzeni, no to, że to nie jest w tej chwili jeszcze zdemoralizowanie, nie jest to w tej chwili zgrupowanie, które można tak po prostu wziąć, wsadzić na inne fronty i mówić, no to dalej walczcie. Analitycy twierdzą, że oni nie nadają się do dalszej walki. To znaczy tutaj na północno-zachodniej stronie przedmieść Kijowa było kilkanaście tysięcy rosyjskich żołnierzy, przynajmniej na początku wojny, nie wiadomo ile ich zostało później. Natomiast no, są takie głosy, to są głosy zarówno ze strony wywiadu ukraińskiego, brytyjskiego, Pentagonu, że ci żołnierze rosyjscy, którzy wycofali się właśnie z tych terenów wokół Kijowa na Białoruś, teraz mieliby zasilić ten główny ośrodek ciężkości wojny, czyli to ten splot obwodu charkowskiego, ługańskiego i donieckiego. Oni mają być tam przekierowywani po to, żeby wzmocnić tę główną w tej chwili ofensywę rosyjską, czyli ofensywę na okolice Donbasu i na Donbas właściwy. Natomiast analitycy mówią, że oni są w tak złym stanie, zarówno moralnym, jak i jeżeli chodzi o wyposażenie, że oni nie będą w stanie przełamać tak naprawdę tego oporu ukraińskiego w Donbasie, że oni nie będą wielkością dodaną, że ich przekierowanie nie będzie miało charakteru strategicznego, a będzie być może miało charakter demoralizujący, bo ci ludzie przecież częściowo wrócą do swoich domów, no i tam zaczną opowiadać, co się działo, czyli że Rosjanie doznali klęski, że z masa rosyjskich żołnierzy, którzy zginęli, no w tej chwili to są ukraińskie dane, być może trochę zawyżone, ale 18 tysięcy rosyjskich żołnierzy zginęło w ramach tej inwazji na Ukrainę. Jeżeli nawet połowa z tego jest prawdą, powiedzmy 10 tysięcy, to i tak 3-4 razy tyle osób, rosyjskich żołnierzy jest ciężko rannych. Ci ludzie, no to jest katastrofa dla rosyjskiego wojska. Ja przypomnę, że w trakcie 10-letniej wojny w Afganistanie zginęło 15 tysięcy rosyjskich żołnierzy. 10-letniej wojny. Teraz mamy wojnę miesięczną i już mamy dużo większe straty. A jak wojna w administracji w Afganistanie wpłynęła na rosyjskie społeczeństwo? To były traumy, inwalidzi na ulicach i tak dalej. No to naprawdę był czas smutny dla rosyjskiego społeczeństwa i teraz będzie tak samo. No i ostatnia rzecz, najbardziej przerażająca. Te widoki, które znaliśmy po II wojnie światowej, chyba tylko ze Srebrenicy w Buczy. Związani ludzie, cywile, ręce związane i strzały z tyłu głowy. Taki wariant katyński, można powiedzieć, znany Polakom z Katynia, a w Europie z tych mordów w Srebrenicy, dokonywanych też zresztą przez sojuszników Rosji i Serbów. Czy to
No, trudno mi zadać to pytanie, ale czy ten widok może nam towarzyszyć w innych miastach, które zajęli Rosjanie? Na pewno tak. My teraz też mamy zamiar właśnie odwiedzać te miejscowości, które zostały wyzwolone. To będzie za chwilę możliwe i tam pytać ludzi, ale już z takimi ewakuowanymi ludźmi rozmawialiśmy z obwodu, z tego regionu browarskiego w obwodzie kijowskim. No i oni mówili nam rzeczy straszne. To znaczy, że jeżeli rosyjski czołg, powiedzmy, wkraczał do miasta, natykał się na jakieś samochody, które tam były, które tam przejeżdżały, to automatycznie strzelał do tych samochodów. Tak samo zdarzały się jakieś takie strzały zupełnie bezsensowne z militarnego punktu widzenia do ludzi, którzy chodzili po okupowanych miastach. Więc na pewno takich historii jest dużo. Natomiast tą ostateczną skalę zbrodni, okrucieństw, te liczby zabitych cywilów i to, w jaki sposób byli zabici, no będziemy mogli tak naprawdę w jakiś sposób sensownie ocenić czy dokonać swojego rozeznania po tej wojnie. Na razie te dane są zbierane. Nie wiemy, ilu cywilów zginęło w ramach tej wojny. W samym Mariupolu ma to być kilka tysięcy, ale te dane w tej chwili nie są pewne. Ukraina ich nie podaje. Jak wygląda sytuacja, to już ostatnie pytanie, tam gdzie Rosjanie chcą się skoncentrować, czyli na południowym wschodzie, kto ma inicjatywę? Mariupol się broni. Mam wrażenie, że tam jakby trochę front stanął na poszczególnych ulicach czy domach. Trochę jak w Stalingradzie, zaczyna to coraz bardziej chyba przypominać tamtą wojnę. Natomiast wiemy o tym, że się ukraińskie siły zbliżają do Chersonia. Są jakieś próby dużego ataku w okolicach Sum. Jak naprawdę wygląda w tej sytuacji na tym południowo-wschodnim froncie? Jeżeli chodzi o Mariupol, to trwają ciągle walki o centrum tego miasta. No, należy się spodziewać, że to miasto w ciągu nawet nie najbliższych tygodni, tylko dni po prostu upadnie, czyli wszyscy obrońcy zostaną zabici w walkach, bo wiemy, że oni nie zamierzają się poddać. Wiemy, że z Mariupola jest prowadzona ewakuacja, mniej lub bardziej skutecznie, ale jednak tam jest w tej chwili około 100 tysięcy cywilów. Ta ewakuacja jest prowadzona na tereny ukraińskie, ale nie tylko. Już mamy dane, które ostatnio podała 2 dni temu wicepremier Ukrainy Iryna Vereszczuk, że około 50 tysięcy osób zostało przymusowo ewakuowanych z Mariupola do Rosji. Tam mają być obozy filtracyjne zakładane, no i po prostu Rosja sobie szykuje jakichś kolaborantów potencjalnie w tych obozach filtracyjnych. No, mamy dużo takich indywidualnych historii, gdzie ktoś mówi, że jego rodzina została wywieziona właśnie w ramach ewakuacji do Rosji, mimo że nie chciała. Jeżeli chodzi o Chersoń, to sam Chersoń nie jest zagrożony dla Rosjan, w tym sensie, że Ukraińcy nie prowadzą żadnego natarcia na samo miasto. Natomiast oni rzeczywiście w ciągu ostatnich dni, w drugiej części tego tygodnia, zdobyli kilkanaście wiosek na północy obwodu chersońskiego. To jest na południu Krzywego Rogu, natomiast od samego Chersonia nie jest to blisko. Jeżeli chodzi o ten front najważniejszy w tej chwili, czyli ten wschodni, ten niedaleko Donbasu, to mamy informację, że Rosjanie przejęli miasto Izium. One nie są jeszcze potwierdzone przez ukraiński sztab generalny, ale wszystko na to wskazuje, że Rosjanie przejęli Izium. To jest taka kluczowa miejscowość, która znajduje się na drodze z Charkowa do Siewierodoniecka, do Słowiańska. Rosjanie teraz będą chcieli otoczyć te siły w obwodzie ługańskim, w takich miejscowościach jak Siewierodoniec, między innymi jak Rubiżne, jak Popasna, wziąć ich w kocioł, no i tym samym zdobyć cały obwód ługański. Obwód ługański był w 1/3 kontrolowany przed tą odsłoną wojny, natomiast w tej chwili przez Rosjan, natomiast teraz Rosjanie kontrolują prawie cały obwód ługański, 90% tylko bez tego miasta Siewierodoniecki i okolic. Teraz Rosjanie chcieli będą dokończyć, zwieńczyć to swoje diaboliczne dzieło i na początku przejąć obwód ługański, potem skierują się najprawdopodobniej do Słowiańska. Słowiańsk to jest miasto w obwodzie donieckim, no i tym samym będą chcieli dokończyć też swojego diabolicznego dzieła, czyli przejąć cały obwód doniecki. I najprawdopodobniej tak właśnie się stanie. No, zobaczymy, jaka będzie odpowiedź ukraińska, bo wiemy o dużych rezerwach ukraińskich na zachodniej i centralnej Ukrainie. One też będą zluzowane w momencie wyjścia z Rosjan z obwodu kijowskiego. No ale jak rozumiem, to dowiemy się w najbliższych dniach. Bardzo dziękuję. Michał Trześniewski, nasz korespondent w Ukrainie,
był moim Państwa gościem, a po przerwie komentatorzy Marek Suski i Jan Filip Libicki. Będziemy rozmawiać o wojnie, będziemy rozmawiać o reperkusjach i o tym, jaki to ma wpływ na rozumienie sprawy smoleńskiej.